Mikołajew w wydaniu zespołu regionalnego Istebna po raz pierwszy zawitały do Beskidzkiego Domu Zielin Przytulia w Brennej. Tego dnia było świętego Mikołaja, ale w tradycji Beskidu Śląskiego nigdy nie było takich Mikołajów jak mamy dziśka. Zawsze to było zupełnie co innego. W tej kategorii ciszy i spokoju, które powinny dominować w Adwencie, w okresie oczekiwania na narodzenie Jezusa Chrystusa, był jeden, jedyny moment, kiedy wszystkie nakazy i zakazy znikały. Jak w Adwencie się nie śpiewało, nie tańcowało, nie grało, nie chodziło się na zabawy, jeden w skupieniu, każdy żychał i robił swoją robotę, tak właśnie 6 grudnia chodzili kolędnicy pierwsi w Adwencie i to byli właśnie Mikołaje Beskidzkie. Beskidzki Dom Zielin Przytulia w tym roku po raz pierwszy organizuje Mikołajki, ale takie te tradycyjne. Tak, tak zwane Mikołoje, czyli obrzęd chodzenia Mikołoi 6 grudnia tutaj w Beskidzie Śląskim, znane tylko w tym regionie. Tutaj w Brennej po raz pierwszy co roku ludzie pytają nas o Mikołajki, bo ludzie chcą, żeby Mikołaj wręczył ten prezent, a nie każdy ma okazję właśnie pójść, czy dzieci, żeby były w szkole, czy w przedszkolu i żeby ten Mikołaj ich odwiedził. I tak w listopadzie zastanawiałyśmy, mówię Ani, robimy w tym roku jakiś Mikołaj. Ania mówi, ale zróbmy, pewnie, ale zróbmy tradycyjne nasze. Jesteśmy Domem Zielin, tutaj staramy się stać na straży naszych tradycji, więc nie wymyślajmy czegoś innego, nie wprowadzajmy tu Mikołaja Krasnala, tylko nasze Mikołoje z Beskidu Śląskiego. I to pomysł Ani i tak tutaj po raz pierwszy u nas w Brennej Mikołoje. No właśnie, a jeszcze szybciutko, kto jest zaangażowany w całe to przedsięwzięcie? Kto tam idzie w tym korowodzie? No ci, którzy to potrafią robić najlepiej, czyli zespół regionalny Istebna, nasi górale po sąsiedzku przyjdą tutaj i oni będą grasować. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.